Witajcie moi mili, z tej strony Wojtek z kanału Centro Jestestwo, a w tym filmie pragnę zapewnić Was, że jeżeli czujecie w swoim sercu pragnienie, pasję, taką ogromną chęć, potrzebę życia w miłości, przejawienia tych cudownych energii, doświadczania tych energii, jeżeli coraz bardziej przenosicie środek ciężkości, swojego życia, skupienia, swojej świadomej woli z rzeczy, powiedzmy, typowo systemowych, jakichś takich doczesnych, bogactwa, materialnych korzyści, etc., etc., realizacji życiowych ról i tak dalej, na rzecz właśnie rozwoju tego duchowego świata wewnątrz siebie, to bądźcie pewni, że to, czego pragniecie, jest w trakcie realizacji, i co więcej, jest absolutnie nieuniknione już dla Was. Eee, także tak, kochani, zapraszam na film. Moi mili, na początek pragnę zaprosić Was w kilka miejsc. Na grupę centro Jestestwo na Facebooku, gdzie zebrały się osoby zorientowane bardzo prorozwojowo. Jeżeli nie jesteś jeszcze jej członkiem, to serdecznie Cię tam zapraszam. Zapraszam również do polubienia fanpage'a Centra Jestestwo na Facebooku, na bloga centrojestestwo.pl oraz na dwa spotkania w najbliższym czasie, jakie organizuję. Pierwsze jest to spotkanie, warsztat stacjonarny w Warszawie. Organizuję go wraz z moją przyjaciółką Anią Matuszkiewicz, kosmonautyka serca. Będziemy tam łączyć ruch Otwieranie przestrzeni serca jogi kundalini. Ania jest nauczycielką jogi kundalini z nową nauką, z medytacjami. Będzie piękna fuzja, bomba energetyczna, której doświadczymy już 3 października. Jeżeli jesteś zainteresowany, to pod filmem są informacje na temat tego warsztatu. Widzę, że Sasanka się wkleiła w kadr. <głos》> Zapraszam również na warsztaty 24 października z kolei, warsztaty online Człowiek Nowej Ery, w których podsumuję całą dotychczasową moją wiedzę, przekażę ją w najlepszy, jaki potrafię sposób. Będzie to swojego rodzaju kompendium zawierające w sobie to, co wiem na temat rzeczywistości, procesu, co z czego zdałem sobie sprawę, oraz praktykę zaczerpniętą z mojej własnej podróży, tak, doświadczenia tego wszystkiego. Mam świadomość, że jest to zawsze początek podróży, ale mam również świadomość, że mogę podzielić się już tym kawałkiem, który gdzieś tam jest już moim doświadczeniem, więc jeżeli interesuje Cię to i uważasz, że może być to dla Ciebie pomocne, to serdecznie zapraszam Cię również tam. A my startujemy z treścią filmu. Kochani, hmm, znajdujemy się tutaj w całkiem wyczynowej grupie. <laughs> Ludzie oglądający ten kanał hmm, są to starannie wyselekcjonowane osoby, e, które zdały sobie sprawę, że hmm, nie istnieje żadna inna rzeczywistość poza ich rzeczywistością zewnętrzną, a nawet jeśli istnieje takowa, to jest ona zależna od filtrów percepcyjnych, które tak czy owak stanowią część naszego jakby wewnętrznego świata, tak? Więc to, na co mamy wpływ, ażeby postrzegać świat zewnętrzny inaczej, to tylko i wyłącznie ten właśnie zestaw filtrów. Tak to zostało skonstruowane, kochani, że ten zestaw filtrów, jaki tutaj posiadamy, został nam często, gęsto, a właściwie jedynie wprogramowany w pierwszych siedmiu latach życia, natomiast później był on modyfikowany w całej historii naszego życia, w różnych odniesieniach, rolach społecznych, etc., etc. W szkole, w pracy, w relacjach z ludźmi, w relacjach ze światem w ogóle, tak. Te filtry. Ulegały metamorfozie, filtry się nabudowywały i różne raku funkcjonowały w różnych przejawach, w różnych sytuacjach w naszym życiu, różnie rozkładały się akcenty itd. Tak tak Natomiast rdzeń pozostał ten sam, tak to jest po prostu czas, okres naszego dzieciństwa do 6-7 roku życia, kiedy mieliśmy uruchomiony. Uruchomioną funkcję nagrywania, tak? I zapisywaliśmy, chłonęliśmy po prostu świat o wiele bardziej energetycznie aniżeli mentalnie. Więc, kochani, mając świadomość, że jesteśmy w pewnym sensie uwarunkowani i że to uwarunkowanie wytworzyło w nas, ja to nazywam twór sztucznej inteligencji ego o naturze bardzo egocentrycznej, tak? Bardzo takiej do mnie. Zorientowanej na zaspokajanie własnych potrzeb, a to dlatego, że no bazową, bazową emocją ego jest lęk przed śmiercią, lęk przed unicestwieniem, a więc ono robi wszystko, żeby po prostu uniknąć ostatecznie tego unicestwienia, co później przejawia się na tych różnych poziomach mechanizmów, różnych poziomach filtrów percepcyjnych w naszym życiu i skłania nas do, i nasze fizyczne ciało, do odczuwania wszystkich tych emocji tła, tak? wszystkich tych lęków, złości, gniewu itd., itd. To są wszystko emocje i myśli z poziomu świadomości, jeszcze w którym my jako jednostki w tym doświadczeniu, my jako ludzie doświadczający w tej matrycy. Przyjmujemy rolę wprost ofiary, tak? Obracamy się w tym trójkącie: kat, ofiara, wybawca, znowu w różnych konfiguracjach i w różnych odsłonach życia. Natomiast cały myk polega na tym, moi mili, żeby wyjść ponad to, tak? Żeby uświadomić sobie w pewnym sensie nasze ograniczenia, uświadomić sobie naturę naszej osobowości i wznieść się ponad nią, tak? I ogromnie się cieszę, kochani, bo jeżeli naprawdę oglądacie ten kanał regularnie, to nie ma innej możliwości, żebyście nie byli już takimi osobami. I to jest naturalne, moi mili, że miewacie wątpliwości na swojej ścieżce, tak? Wątpliwości powodowane są tym, że nie da się przejść ponad tą naturę skokowo, zero-jedynkowo, tak? To są tylko wyjątki, które w pewnym sensie potwierdzają regułę. Chociaż sam, sam, samo to stwierdzenie, że wyjątek potwierdza reguły, jest w pewnym sensie błędem. Natomiast owszem, są wyjątkowe objawienia, wyjątkowe oświecenia jednostkowe, jakich dostąpywali tutaj e, niektórzy, niektóre jednostki na Ziemi. Natomiast ogólny proces przejścia jest taki, że to nasza postawa e, w pewnym sensie redukuje i wychodzi ponad to, czym jesteśmy jako osobowość ego. Tak. Mm. Samo rozpoznanie tej natury ego już jest ogromnym skokiem świadomości, tak. Więc jeżeli miewacie wątpliwości, moi mili, to bądźcie pewni, że to nic innego jak właśnie struktura waszej egoosobowości, która nie chce umierać, ściąga was dalej w te odmęty myślenia o świecie, że mi się nie uda. Że mi coś grozi, że mi braknie, że będzie coś nie tak, co inni pomyślą, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Ego ma również kilka na podorędziu takich narzędzi, które działają zupełnie przeciw rozwojowi, jakim pragniemy się stać w istocie, tak? Przeciw ewolucji świadomości, czyli próbującej zakleszczyć nas mimo wszystko dalej w tym egocentrycznym, w tym bardzo zorientowanym na zaspokajanie jakiejś wizji potrzeb, tak? wizji, że, tylko, że, że potrzebuje czegoś, żeby przetrwać, tak? wizji, że to ego jest w stanie złapać się absolutnie wszystkiego, żeby zaspokoić w sobie ten rdzenny lęk który tak naprawdę istnieje na całkowitym dnie jego jestestwa, jest fundamentem jego funkcjonowania, tak? jest w stanie wytworzyć mnóstwo dookoła nas potencjałów, z których będzie czerpał energię, tak? z których będzie czerpał energię, żeby zrównoważyć ten ujemny potencjał, który istnieje jako podstawa, tak? Kochani. Jeżeli tutaj jesteśmy. Jeżeli miewamy te wątpliwości, to na pewno znamy również mnóstwo narzędzi, które pomagają nam po pierwsze przetrwać te trudne chwile, tak? radzić sobie z tymi emocjami, radzić sobie z tymi myślami. A właściwie, jeżeli mamy już odpowiedni mindset i odpowiednie rozpoznanie, to potrafimy te myśli i te emocje, te właśnie wątpliwości, przekuć absolutnie na swoją korzyść. Tak? Bo okazuje się, że wątpliwości, jakich doświadczamy, są tak naprawdę przy pewnym podejściu nagrodą i ukłonem w naszym kierunku. Tak? Są jedynie triggerem do jeszcze większego przekraczania e ego. Tak? Ego nie zdaje sobie sprawy, że uzewnętrzniając swoje emocje, tak naprawdę pokazuje naszej jaźni, pokazuje naszej świadomej woli, w którym miejscu ma jeszcze największe deficyty, ono pragnąc zaspokajać te deficyty, tak, pragnąc karmić mm, naj, naj, najbardziej potrzebne, że tak powiem, punkty swojej istoty, ono jednocześnie ukazuje, które miejsca, mm, w których miejscach zakumulowana jest jeszcze największa energia tej dychotomii. Lęku, strachu i tak dalej. Kochanie, i to jest wiadomość dla nas, dla nas adeptów w pewnym sensie duchowej podróży, tutaj tak, że mając świadomość narzędzi, takich pewnych narzędzi, których stosowanie rzeczywiście przybliża nas do samych nas, przybliża nas do tego urzeczywistnienia w miłości, możemy absolutnie skorzystać ze wszystkiego, co życie przynosi, a więc również z tych na pierwszy rzut oka trudnych rzeczy może nawet nie na pierwszy rzut oka, po prostu trudnych rzeczy, bo przeżywanie tych emocji wcale nie jest łatwe ani przyjemne. Tak? Tutaj w grę wchodzi główna taka technika, która ostatnio stała się bardzo dużym moim udziałem, mianowicie technika uwalniania, technika odpuszczania obsesyjnych myśli, technika poddawania absolutnie każdego pragnienia w swoim życiu, sile większej. Bardzo często na tym kanale wspominam o wyższej inteligencji, tak, której my jako jednostki jesteśmy częścią. Nasze ciało przechodziło proces taki, jaki my przechodzimy teraz. I dzięki temu zbudowało nasze właśnie fizyczne ciało, komórki naszego ciała przechodziły ten proces, więc zbudowały nasze fizyczne ciało, tak? Z drugiej strony, gdzieś tam istniejemy, w większych układach na naszej planecie Ziemi. Spójrzmy tylko na to, na jakim, jakim skomplikowanym mm, mechanizmem samoregulującym, jest, jest, yy, samoregulującym się jest nasza Ziemia, tak? Więc my stoimy tutaj w środku również będąc samoregulującym się organizmem i z jakiegoś powodu cały czas przeszkadzamy procesowi, żeby się dziać, żeby się mógł dziać. Tak? Więc kochani, to wszystko dzieje się samoistnie, tak? jeżeli czujecie w sobie ten potencjał, jeżeli macie to doświadczenie. Również, że nie chcecie już doświadczać ciągle tego, 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 tego dysonansu, ciągle martwienia się, ciągle lęku o cokolwiek, bo to się sprowadza tak naprawdę, jeżeli mamy już o, 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 wystarczającą doświadczeń, to zaczynamy zauważać, że te doświadczenia przejawiają się po prostu w schematach, tak? Że to różnią się tylko mm, rzeczy, jakich doświadczamy, ale wszystko obraca się w tym samym zaklętym kręgu tych samych w jednych emocji. Tak? Tylko myśli odnośnie tych emocji się różnią, ludzie się zmieniają, e, obiekty tych obsesji się zmieniają. Tu pieniądze, tutaj lęgo zdrowie, tutaj lęgo rozbicie samochodu i tak dalej. I tak dalej. Jest, to, to jest nawarstwianie się, nawarstwianie się ciągle tych samych rzeczy e, od strony emocjonalnej, zmieniają się tylko właśnie nakładki myślowe. Tak? E, natomiast wszystko dzieje się w pewnych schematach. E, naprawdę, wielką odwagą i wielką. Świadomością jest to, kiedy zauważamy, że wszystkie te schematy to są nasze wewnętrzne schematy, tak? I że cały proces pozbywania się lęków to nie jest pozbywanie się obiektów swoich lęków, a proces oczyszczania haczyków dosłownie, energetycznych, jak to można nazwać, haczyków emocjonalnych, znajdujących się w, naszych, w naszym fizycznym ciele i w naszych energetycznych ciałach, które, o które. Sytuacje zewnętrzne mogą się zaczepić, tak? Więc jeżeli powiedzmy, przechodzi jakaś zewnętrzna sytuacja, przepływa ta energia, stoisz frontem do niej, ona cię po prostu oblewa, tak? Jeżeli jest w tobie energia wibrująca identycznie, czyli na przykład em, kogoś widzisz widzisz jak na przykład jakieś małżeństwo się kłóci tak i wzbudza to w tobie pewne emocje dla ludzi którzy nie mają w sobie zaprogramowanych jakby zaprogramowanej pamięci o takich sytuacjach nie wzbudzi to żadnych emocji ewentualnie politowanie cokolwiek tak czy współczucie wobec ludzi którzy tak nieświadomie tam idą na noże w obronie jakichś swoich śmiesznych na pierwszy rzut oka spraw, tak, czyli na przykład kłócą się o, um, o to, czy dodać kurczaka do obiadu, cokolwiek, tak? e, że ludzie o takie, za przeproszeniem, pierdoły mogą naprawdę pójść na noże i się na śmierć obrazić, tak? więc może to wywołać w nas współczucie, ale w innym człowieku może to wywołać po prostu strach, lęk, ponieważ w nim będzie ta energia, on będzie miał doświadczenia związane z agresją, z krzyczeniem na siebie, tak? I wywoła w nim to określone emocje, które z kolei sparaliżują go albo stworzą taką sytuację, że on zacznie się wycofywać. Więc wszystko chodzi o to, żebyśmy. My świadomie doświadczali energii w sobie i byli uważni na tą energię, kiedy ta zaczyna pojawiać się w naszym życiu. Sytuacje zewnętrzne są w pewnym sensie ukłonami, nagrodami dla nas żebyśmy my mieli okazję przyjrzeć się, jakie rejony w nas jeszcze można uwolnić, tak? Nie stanie się to bez aktu woli. Jeżeli nie ma naszego aktu woli, który wychodzi poza tą egotyczną osobowość, tak? jeżeli nie ma w nas chęci. Dążenia ku czemuś innemu, kiedy rozpoznaliśmy już tą iluzoryczną, ułudną, cierpiętniczą i samobiczującą się naturę ego, tak? Jeżeli jest w nas to pragnienie serca, żeby żyć już w innej energii, żeby doświadczyć wreszcie tej miłości, żeby być dla siebie i dla innych ludzi w pięknie po prostu, w dobroci, we współczuciu, tak? Wtedy nieuchronnym jest, że nasza uważność. Hmm, będzie ostra jak brzytwa, kiedy to się zacznie dziać. I to jest w istocie, w tym, o tym jest w istocie technika uwalniania, tak? Żeby przestać mentalizować, przestać rozpatrywać, hmm, po prostu mentalnie przestać myśleć o tych rzeczach, które dzieją się w naszym ciele, a zacząć je odczuwać i pozwalać, żeby się działy. Cały ten rozwój, do którego dążymy, to jest po prostu. Pozwalanie rzeczom, aby się działy. Cały ten rozwój jest redukcją oporu ego, a więc kroczek po kroczku rozmontowywaniem kolejnych jego warstw. Tak? Jeżeli mamy w sobie to pragnienie, to teraz, kochani, gęstość tego procesu zależy tylko i wyłącznie od naszej umiejętności poddania się pływom życia. Natomiast samo dojście... Do tych, do tych rzeczy, czy do tego stanu, którego pragniemy, jest już autentycznie nieuniknione. Tak? To nie zniknie z naszego pola widzenia. Kiedy już to poczuliśmy, kiedy już rozpoznaliśmy naturę naszej egoosobowości, wtedy możemy oczywiście zboczyć z kursu na Jakiś tam czas, możemy posnuć się po tych wyobrażeniach, posnuć się po jakichś tam pobocznych torach tak? przez jakiś czas, ale koniec końców i tak zauważymy, że nie da nam to pełni. Cały świat istnieje um, tylko i wyłącznie w nas. Tak? Wszystko, czego doświadczamy w świecie, tak zwanym fizycznym, to nic innego jak gra, um, myśl jak gra elektrycznych impulsów tak? interpretowanych przez nasz mózg. Jest to projekcja naszego umysłu, która wygląda tak i jest taka namacalna, i wszystko, czego doświadczamy, jest takie realne. Natomiast jeżeli poznamy rzeczywistą naturę i naszego umysłu, i samej rzeczywistości jako hologramu, wtedy zrozumiemy, że w istocie trwały wpływ, jaki możemy wnieść tutaj w świat, to tylko i wyłącznie wpływ naszego postrzegania, wpływ naszego poddania, wpływ naszej akceptacji na rzeczy, zauważenia, że istnieje przestrzeń, w której możemy decydować o tym, w jaki sposób zachowamy się w określonej sytuacji, to umiejętność dostrzeżenia, że jesteśmy ofiarami autopilota, umiejętność zobaczenia, że posiadamy zdolność zmiany naszych przekonań, że charakter tak zwany nie jest czymś, co definiuje nas na całe życie. W każdym momencie naszego życia możemy wybierać i w każdym momencie naszego życia możemy zacząć pracować dokładnie z tym, co aktualnie jest w nas. I to jest właśnie prosta droga do samorozpoznania, tak? do tej miłości. Um, niczego nie musimy naprawiać. Naprawdę, nie jesteśmy zepsuci. Cały dysonans wynika z tego, że zostaliśmy przekonani i uwierzyliśmy, Fikcję, tak? I nie jest to nasza wina, że zostaliśmy oszukani, natomiast staje się to naszą odpowiedzialnością, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak rozlegle zostaliśmy oszukani i że w istocie cały świat, jaki żyliśmy wcześniej, cały świat zewnętrzny i to, w jaki sposób postrzegaliśmy nas, naszą biologię, nasze ciało, rzeczywistość, to wszystko jest oparte na, na budowli z piasku, tak? Na, na braku fundamentu. Ta prawda, w którą wierzyliśmy, jest nieskuteczna. Dlatego też nasza osobowość okazała się nieskuteczna i generowała w nas głównie cierpienie. Także to jest czas, żeby przestrajać mindset. To jest czas, żeby zacząć myśleć o rzeczywistości i o sobie w inny sposób. Wszystkie strzałki należy skierować do wewnątrz w tym momencie i tutaj zacząć realną pracę, tak? Realna praca redukcji przekonań, realna praca, adaptowania do swojego życia znowu innych, realnych przekonań, tylko że tym razem skutecznych. Na poziomie fizjologicznym nigdy nie byliśmy, nie wiem, zepsuci czy, czy, czy niekompletni. Na poziomie jakby samego stworzenia jesteśmy absolutnie idealni w każdym momencie i niezależnie od tego, co zrobimy od teraz, tak? Co będziemy robić tutaj w tej rzeczywistości, wszystko i tak jest absolutnie idealne. Tak? Eee, więc jeżeli już jesteś w momencie, w którym rozbudziłeś w sobie intencję wzrostu, niezależnie od Twoich działań teraz, to i tak się zrealizuje. Tak? Natomiast Twoje działania mogą proces przyspieszyć bądź opóźnić, mogą go zagęścić bądź rozrzedzić możesz jeszcze na wideo jakby w ciele i możesz na pincer w ciele to jeszcze rozciągnąć ale ten cel i tak będzie osiągnięty ponieważ poprzez pragnienie twojego serca potencjał już został zaszczepiony w polu tak? i to jest nieuniknione więc e, im bardziej będziesz świadomy i uświadamiał to co jest nieuświadomione w tobie jeszcze tym bardziej e, będziesz przyjmował postawy koherentne z tym, do czego dążysz. Im bardziej będziesz spójny w swoim myśleniu, w postawie i w emocjach, tym szybciej tutaj w naszym ziemskim życiu, w naszym czasie liniowym, to się wprost zamanifestuje. Tak? Eee, no. Także tak, bez obaw, kochani. Lęk jest iluzją, mimo że namacalną. Tak? Jeżeli mamy w sobie dużo lęku o jakieś rzeczy zewnętrzne, wtedy przyciągamy do nas sytuację. Związane z tym lękiem. Tak? Więc pozytywne myślenie jest w pewnym sensie skuteczne, w sensie jest to dobre założenie, ale do pozytywnego myślenia, żeby było w pełni funkcjonalne, należy dołożyć jeszcze parę wagoników działania. Tak? Działania i świadomości w ogóle, że pozytywne myślenie jest jakby na czubku góry lodowej, a pod tym jest jeszcze cała, cała bateria. Tak naprawdę rzeczy związanych z tym, a propos faktycznego funkcjonowania rzeczywistości. Także kochani, tak naprawdę narzędzia są proste. Wybrać sobie jakieś postawy życiowe, które będziemy namiętnie realizować w codzienności. Szacunek, miłość, wdzięczność, celowość, czuć to, przejawiać to wobec ludzi, przejawiać to wobec siebie, łagodność. Możemy sobie wybrać jakieś duchowe praktyki, w sensie, które będą nas utwierdzać w tym, że jesteśmy zdolni robić pewne rzeczy. Możemy medytować, utrzymywać w sercu pragnienie, ale koniec końców wszystko i tak prowadzi do jednego, tak? do pozbywania, do, do pozbywania się wadliwych przekonań, do rozpoznania natury swoich myśli, a reszta, czyli naprawa, Naszego, naszej energetyki, tego w jaki sposób funkcjonuje nasze fizyczne ciało, dzieje się automatycznie. To, co musimy naprawić tutaj, to nasz umysł, kochani. I w sumie na tym skończę. Także trzymajcie się cieplutko, dzięki, że spędziliście ze mną czas. Wszystkiego dobrego dla Was i piąteczka.